Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj pokażemy Wam, jak ugotować makaron. Z nami jest Michał, który zanim go poznałem, byłem przekonany, że wiem, jak przygotować makaron. Mamy tutaj zagotowaną wodę, bąbelkuję już. W tym momencie możemy posolić. Złota proporcja to jest 100 gramów makaronu na 1 litr wody na 7 gramów soli. W domowych warunkach praktycznie nie do zrobienia, to jest taka powiedzmy włoska tradycja i włoski know-how. Natomiast... Czyli znaczy, że tej wody musi być bardzo, bardzo dużo, tak? Czy... Tak, to musiało być. No, na 100 gramów 1 litr wody, no to prawda, to jest jednak potężna dosyć ilość. Dlatego ja, szczerze mówiąc, nie trzymam się tej proporcji. Solę tak mniej więcej na oko, dzięki temu, no i szczerze mówiąc, próbuję też, prawda? Biorę wtedy... Próbuję, czy to jest po prostu odpowiednia ilość. No, moim zdaniem tutaj jest akurat ok. Musi być ta sól taka niedominująca. Tak, ale tak, czuć taka, smak, jak, okay. Taka, jak się chciał tak naprawdę w makaronie, nie? Od razu po posoleniu wrzucamy makaron, dlatego że woda w tym momencie nam wyparowuje, a sól nie. Więc okay. Nie chcemy, żeby ta proporcja była naruszona. Ja zaproponuję dzisiaj kolorowe zwierzątka. Kolorowe, ponieważ są z pszenicy dużą i są barwione, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, warzywami, buraczkiem, pomidorkiem, szpinaczkiem, kurkumą i białym makaronem. Wrzucam makaron do wody. Generalnie, tak jak mówiłem, ta złota proporcja 100 gramów na 1 litr. Ja szczerze mówiąc staram się, żeby to nie było więcej niż do połowy tafli wody, poziom makaronu. Ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że po prostu to pozwala makaronem się gotować, a nie parzyć tylko. On wtedy jest taki kluchowaty, kiedy się spali. Oczywiście jest jeszcze słabszej jakości. Możemy przykryć, nie musimy. Czekamy teraz 6 minut, aż nam się zagotuje. Możemy później przemieszać. Oczywiście ja nie dolewam żadnego oleju ani nic. Czyli to jest zły pomysł, bo niektórzy się boją, że makaron może się kleić i wtedy warto dodać trochę oliwy. No tak, ale to może nawet tak demonstrując pokażę taką... Możemy pokazać, co się stanie, jak wleję tego oleju. Wlewam olej do garnka. Tu akurat woda nam się gotuje w tym momencie. Jakbyśmy wlali na zimną wodę, byłoby lepiej widać. Ale generalnie oliwa będzie pływała po powierzchni, prawda? O, teraz bardzo fajnie to widać. I to nic nie daje, można powiedzieć. Nic to nie daje, okay. Dokładnie. Pomijam już sam fakt, że makaronu też nie przelewam po ugotowaniu oliwą, dlatego że jest śliski. I co ma dużo gorszą zdolność absorpcyjną, nie będzie płonął składnik pukania. Powiedz mi coś jeszcze o pukaniu, bo to było dla mnie, to jest błąd, który ja popełniałem. Pukałem czasem makaron zimną wodą, wydawało mi się, że go hartuje, tak? A tu się dowiedziałem, że co się dzieje wtedy. Spływam od 70 do 80% smaku, tak. Spływa cała sprawia z makaronu. Czyli nie pukajcie makaronu. No moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi płaskie smaki i nie ma dla niego znaczenia, co chyba, je, że mu no makaron to... nie smakuje, to może pukać. Tak. Dokładnie, tak, to polecam. To i smakową oliwką sobie można wtedy przelać. A tak to raczej nie rekomenduję, żeby to robić, czy spływa cały smak. Zachęcam gorąco do tego, żeby makaron używać od razu po ugotowaniu, wtedy jest zdecydowanie najlepszy. Jak ugotujemy makaron, proszę sobie troszeczkę odlać tej wody, ponieważ w niej jest bardzo dużo wypukanej skorupy, bardzo dużo smaku i bardzo dobrze jest sobie dolać troszeczkę, dosłownie 2-3 łyżeczki do sosu, daje naprawdę zupełnie inny smak. A jeżeli chcemy przetrzymać ten makaron też po ugotowaniu trochę dłużej, boimy się, że nam się sklei, to jeżeli już chcemy przelać, to najlepiej też tą samą wodę. Lepiej odlać sobie troszeczkę wtedy więcej wody i przepukiwać tą skrobiową wodą i wtedy ten makaron będzie mniej więcej. I woda z makaronu jest bardzo cenna. Jest bardzo, bardzo cenna, jak najbardziej. A jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o makaronie, nagrałem bardzo fajny, prawie półgodzinną rozmowę z Michałem, gdzie opowiada wszystko o makaronie. Tutaj to podlinkuję. Chodźcie śmiało, dowiecie się o makaronie. Tak, dużo ciekawych faktów. Można powiedzieć, że woda z makaronu jest tak cenna jak woda z kurczaka, czyli rosół, tak? Okej. Okay. Też esencja smaku. Po tu Michał mi powiedział jeszcze fajną rzecz, że nie mierzy czasu w ogóle, ile gotuje makaron. Czuję na łyżce twardość, ale to jest chyba taka zaawansowana technika. Wiesz co, znaczy nie, no ja tak szczerze mówiąc czuję, jeżeli mam takie wrażenie, że przesuwałbym jakieś stałe elementy, ciężko mi to w ogóle nadać, szczerze mówiąc. Ja to spróbowałem przed chwileczką rzeczywiście czuć, jakby jakieś takie stalowe kulki się mieszało na początku, nie są takie sprężyste? Tak, a teraz taki coraz mniejszy opór. Mogę spróbować? W końcu czujesz taką delikatność i uważam, że już możemy to śmiało zdejmować z wody. Okej, jeszcze chciałbym zapytać, a makaron powinien być al dente, tak? Czyli gotujemy go według tego czasu na al dente, a co jeżeli potem chce ten makaron wrzucić do jakiegoś sosu i chwileczkę go robić na patelni? To minutkę krócej wtedy niż al dente gotujemy, ponieważ trzeba pamiętać, że w sosie też nadal makaron się gotuje. Okej, czyli lepiej zrobić troszeczkę krócej niż za długo. W ogóle zachęcam, żeby tak robić, dlatego że dzięki temu makaron przejrze, zaabsorbuje właśnie składniki dania. Jeżeli gotujesz go w sosie pomidorowym, zacznie się wymieniać z tym sosem pomidorowym smakami i zacznie tworzyć to danie taki monolit. Nie będą to odrębne komponenty, tylko naprawdę fajne, jednolite danie. Ten makaron nawet jak go podgotujesz tą minutkę,
jak jest jeszcze taki przed al dente, stanie się taki lekko czerwonawy. Jak w pesto, to na przykład lekko zielonkawy, prawda? I to jest takie naprawdę... Czuć różnicę, moim zdaniem. Czuć różnicę, zdecydowanie, w takiej sytuacji. Możemy go odlewać. Muszę sobie znaleźć jakąś szklankę. Ktoś ci pomóc, czy jeszcze? Tak, już jest raczej okej. Ale jak widać, w każdych warunkach możecie przygotować. Jesteśmy w warunkach targowych, ale spróbuję na sitku chociaż trochę wybrać tego makaronu, żeby było widać, że jest okej. Okay. Przynajmniej cała woda nam zostanie. Tak jest. Widać, że makaron już spęczniał. A powiedz mi, co to jest za makaron? To jest makaron pszenny, czy...? To jest makaron z pszenicy durum, 100%. I on jest z dodatkiem 5 kolorowych składników, czyli warzywa, buraczek, szpinak, pomidorek, kurkuma i zwykły biały. Jest 5 kolorów. Jak widać po ugotowaniu, nadal jest ok. Jest al dente. Jest sprężysty. Tak jest, jak najbardziej. Trzyma kształt, trzyma kolor. Też nie jest proste, żeby to zrobić, szczerze mówiąc. Nie wypukał się, tak? Tak. Jak najbardziej. Nie jest proste, żeby trzymał kształt i kolor. Okay. A jeżeli chcielibyście znaleźć gdzieś taki makaron, kupić go, gdzie ich można szukać? Ten akurat można znaleźć w Segrosie, można znaleźć w Perfurach, w Auchan. Podejrzewam, że w mniejszych sklepach też jesteście dostępni. Przede wszystkim, tak. Okay. Sklepy specjalistyczne. Tak, jak najbardziej jesteśmy dostępni, szczególnie w regionie mazowieckim, aczkolwiek przez dystrybutorów również jesteśmy w mniejszych sklepach, zapewniliśmy żywnością. W sklepach internetowych też ostatnio, także zachęcam do. Okay. Będzie coś jeszcze, jakiś kolejny krok, czy już nawet? No kolejnym krokiem najlepiej byłoby po prostu dodać tutaj troszeczkę masła albo oliwy, może szałwi, trochę długo dojrzewającego sera i tak naprawdę moim zdaniem najlepsze makaronowe danie, jakie może być, jest gotowe, najprostsze gotowanie chyba, jakie istnieje. Jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, dla nas to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów, a najlepiej to subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Moim gościem dzisiaj był Michał Bartolini, bardzo dobre makarony.